Cześć, witam Cię na kolejnej mojej lekcji. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie określenie logarytmu, czyli co to jest logarytm i jak się go określa, jak się go definiuje. Zapraszam. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań z logarytmami, na początek musimy sobie powiedzieć nieco na temat właśnie logarytmów, czyli muszę Wam podać definicję, pokazać, jakie są założenia do istnienia logarytmu. Zacznijmy od początku. Na pewno nieraz posługujesz się kalkulatorem i zauważyłeś, że na takim kalkulatorze, takim już bardziej profesjonalnym, matematycznym, jest taka funkcja, która właśnie tutaj literkami brzmi tak log. To jest skrót właśnie logarytmu. I po to pokazałam ten kalkulator, żeby to nie było dla Ciebie takie obce, że mówię o rzeczach, które są dosyć abstrakcyjne. Są tu rzeczy, które występują na takich bardziej profesjonalnych właśnie kalkulatorach. I zaczniemy od tego. Najpierw od oznaczenia. Logarytm piszemy w skrócie log, ale oczywiście czytamy logarytm. I logarytm ma dwie charakterystyczne liczby związane z nim, czyli pierwsza to jest a, podstawa logarytmu, a druga to jest b, liczba logarytmowana. Zapiszę to, bo to jest ważne. Podstawa logarytmu, a b to jest liczba logarytmowana. Czyli inaczej liczba, z której liczymy logarytm. I widzimy log, jeszcze raz powtarzam, log jest to skrót logarytm, i mamy a i mamy b. Czytamy ładnie. Logarytm przy podstawie a z liczby b. No czytanie też ma znaczenie, dlatego że niektórzy właśnie nie umieją czytać. Logarytm przy podstawie a z liczby b. Piszę po to, żebyś mógł spojrzeć jeszcze, jak będę dalej tłumaczyła, żebyś mógł w trakcie tego spojrzeć. Czyli w logarytmie dwie charakterystyczne wielkości. A podstawa, b liczba logarytmowana. I teraz, tak się składa, że nie każdy logarytm istnieje. Zanim podam definicję, to jeszcze parę takich ważnych rzeczy. Nie każdy logarytm istnieje. Żeby istniał logarytm, muszą zachodzić takie założenia. Ja to nazywam założenia na istnienie logarytmu. Założenia na istnienie logarytmu. I otóż, pierwsze założenie. Podstawa musi być większa od zera. Drugie założenie. Podstawa nie może być jedynką. I trzecie założenie. Liczba logarytmowana musi być większa od zera. O tych te założenia musisz zapamiętać. Musisz zapamiętać dlatego, żebyś wiedział, jaki logarytm da się policzyć, jaki logarytm nie da się policzyć. Chociaż wiadomo, że na maturze zadania są tak skonstruowane, żeby oczywiście dało się coś przekształcić, coś wyliczyć. Gdybym zrobiła Ci teraz taki zapis, logarytm, na dole napisała 1/6, to ja czegoś takiego tak naprawdę nie powinnam napisać, bo taki logarytm nie istnieje. Tak samo, gdybym napisała logarytm przy podstawie 5 na przykład z -2, też nie wolno, bo taki logarytm nie istnieje. Czyli zapamiętaj, żeby istniał logarytm, zanim jeszcze Ci podaję definicję, żeby istniał logarytm, musi być podstawa dodatnia i nie może być jedynką. Liczba logarytmowana też musi być dodatnia. Czasem możesz zobaczyć, właśnie na tym kalkulatorze, prawda? Możesz zobaczyć, że ten logarytm tutaj napisany, on nie ma podstawy. Po prostu nie widzimy żadnej podstawy. I teraz czasem tak bywa, że mamy logarytm bez podstawy. Co to oznacza? To oznacza, że musisz zapamiętać, że jak nie ma podstawy, to znaczy, że ta podstawa w domyśle jest to 10, jak nasz system dziesiętny. Czyli możesz sobie zapisać tak, nikt Ci nie będzie bronił na maturze napisać sobie tą dziesiątkę. Ale egzaminatorzy nie muszą tej dziesiątki tutaj pisać, prawda? Więc Ty tak naprawdę też nie musisz tej dziesiątki napisać. Ale jak Ci będzie wygodniej do obliczeń, to sobie możesz napisać. Po prostu ten logarytm nazywamy logarytmem
logarytm dziesiętny. I taki logarytm ma zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, choćby nawet w chemii. Możesz poczytać, jeżeli Cię to interesuje, jakie są zastosowania między innymi logarytmu właśnie dziesiętnego. Jest to logarytm dziesiętny, czyli inaczej logarytm o podstawie 10. Dobra, to co powiedziałam teraz, to są takie podstawy, żebym mogła podać Ci definicję. Definicja logarytmu jest taka, najpierw zapiszę, a później będę czytała. Piszę na zielono, żeby było lepiej widać. Zauważ, że tą podstawę piszę malutkie a. Natomiast liczbę logarytmowaną piszę takiej wielkości jak logarytm, żebyś mi za wysoko nie napisał, bo czasem właśnie młodzież tak robi, że pisze za wysoko. No nie, no tak nie może być. Logarytm ma taką samą wielkość jak literka b. Logarytm przy podstawie a z liczby b. To już o tym mówiłam. Równa się c. Definicja oczywiście jest taka, że tak się dzieje wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c równa się b. Jeżeli jesteś już po kursie potęg, to myślę, że doskonale będziesz widział tutaj pewną zależność. Logarytm ma na logarytm ma wielki wpływ potęgi, czyli żeby umieć logarytmować, musisz umieć potęgi. Po prostu. Musisz na początek. Podam może takie króciutkie przykłady, które Ci pozwolą lepiej zrozumieć w praktyce tą definicję, którą przed chwileczką napisałam. Pierwszy przykład. Logarytm przy podstawie 3 z 9 to się równa. I teraz jak to należy rozumieć? 3 do jakiej potęgi podnieść, aby dostać 9? No więc każdy z Was na pewno wie, że 3 do potęgi drugiej równa się 9. Co to oznacza? Oznacza to, że logarytm przy podstawie 3 z 9 równa się 2. Działa to tak, popatrzcie, 3 do potęgi drugiej równa się 9. Ja tutaj oczywiście wytłumaczę, żeby było wszystko jasne, żebyś widział, to wytłumaczę, bo 3 do potęgi drugiej równa się 9. No to drugi krótki przykład, zanim przejdziemy do zadań. Logarytm przy podstawie 5 z 1 piątej to się równa. Czyli znowu myślimy sobie w głowie, do jakiej potęgi podnieść 5, żeby dostać 1 piątą? Tutaj kłania nam się definicja potęgi o wykładniku ujemnym. Czyli 5 do jakiej potęgi, żeby dostać 1 piątą? Otóż do minus pierwszej, bo działa to tak. 5 do potęgi minus pierwszej wynosi 1 piąta. Wytłumaczę, zapiszę, bo 5 do minus pierwszej równa się 1 piąta. No i trzeci przykład, może jeszcze taki prościutki, zanim przejdziemy do zadań. Logarytm przy podstawie 6 z pierwiastka z 6 równa się. I znowu myślimy, do jakiej potęgi podnieść 6, żeby wyszedł pierwiastek z 6? Do potęgi jednej drugiej. No ale z kolei tu musimy umieć lekcję potęga w wykładniku wymiernym, bo bez tego nie zrobimy tego zadania. Dlaczego? Bo 6 do potęgi jedna druga to się równa pierwiastek z 6. Znowu tworzymy takie kółko, to jest tak nazywamy takim kółkiem logarytmicznym. 6 do potęgi 1 druga równa się pierwiastek z 6. Jak komuś jest tak wygodniej zapamiętać, prawda, że to do tego równa się to. To są oczywiście proste przykłady, ale zaraz przechodzimy do rozwiązywania zadań, które przygotowałam dla Ciebie. Zadanie numer 1 dotyczy obliczania takich prościutkich logarytmów. Pozwolisz, że przepiszę polecenie. Pierwsze, podpunkt A. Mamy obliczyć logarytm przy podstawie 1/4 z 4. Dobra, ja na razie przepiszę podpunkty wszystkie. Logarytm przy podstawie 25 z 5. Logarytm przy podstawie 2 z 1/64. I logarytm, podpunkt D, przy podstawie 0,27 z 1. I teraz, żeby to zadanie numer 1, bo to zaraz się prościuteńkie zrobić, nie potrzebujemy jakichś wielkich zapisów matematycznych. Musimy tylko doskonale rozumieć definicję. Czyli to, co przed chwileczką Wam wytłumaczyłam. Myślimy, do jakiej potęgi podnieść 1/4, żeby dostać 4? No, musimy podnieść do potęgi minus pierwszej.
piszemy, bo 1/4 do minus pierwszej to się równa 4. Przypomnę tutaj, że potęga ujemna powoduje, że liczba nam się odwraca do góry nogami. Czyli z 1/4 robi nam się 4 pierwsze, czyli 4. Ale o tym oczywiście dokładnie mówiłam już w przypadku lekcji potęgi o wykładniku wymiernym. Następnie podpunkt B. Logarytm przy podstawie 25 z 5, czyli do jakiej potęgi podnieść 25, żeby dostać 5? Znowu nam potrzebna jest lekcja potęgi o wykładniku wymiernym. Dlaczego? Ponieważ 25 do potęgi 1/2 to się równa, kto nie pamięta, wytłumaczę, potęga o wykładniku tutaj wymiernym powoduje to, że nam się robi pierwiastek tego stopnia, jaki jest mianownik. Czyli jest, dlatego że jest 2, tu jest drugi stopień. A drugi stopień to jest po prostu nasz zwykły pierwiastek, jaki zazwyczaj używamy. Dlatego my w przypadku pierwiastku drugiego stopnia, my po prostu nie piszemy tego drugiego stopnia. Tak jest przyjęte. Czyli pierwiastek z 25 to jest 5. Zgadza się? No zgadza się, bo był logarytm z piątki. Dlatego ten logarytm wynosi 1/2. Następny. Logarytm przy podstawie 2 z 1/64. No i znowu musimy pomyśleć, 64 to jest troszkę większa liczba, ale musimy wymyśleć. Pierwsza sprawa jest podobnie jak tutaj. Popatrz, tutaj musieliśmy odwrócić do góry nogami. Więc teraz liczbę 2 też trzeba będzie do góry nogami odwrócić, żeby dostać ułamek, dlatego wynik będzie na minus się na pewno. Natomiast skąd wziąć 64? No z mnożenia dwójek, czyli 2 razy 2, 4, razy 2, 8, razy 2, 16, razy 2, 32, razy 2, 64. Czyli ile dwójek wykorzystałam? 6. Dlatego jest taki wynik, minus 6. No zapiszę, bo 2 do minus 6 równa się 1/64. No i ostatni przykład w tym zadaniu numer 1 to jest logarytm przy podstawie 0,27, inaczej 27 setnych z liczby 1. Ile to wynosi? Myślimy, do której potęgi podnieść 0,27, żeby wyszło 1. Była taka potęga, która zawsze dawała 1. Otóż była to potęga zerowa, bo 0,27 napiszę ładnie w nawiasie, do potęgi zerowej to się równa 1. To podawałam. Każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje 1. Oczywiście tylko nie może tutaj być w nawiasie 0. Więc to są logarytmy, to zadanie numer 1, chciałam Wam pokazać, rozwiązując z Wami zadanie numer 1, to, że logarytmy niektóre w zasadzie możemy od razu z głowy powiedzieć. Jak umiemy świetnie potęgi, będziemy świetnie umieć logarytmy. No i właśnie tego Was chciałam tutaj nauczyć. Rozwiązując takie zadanie na maturze, nie musicie pisać tego wytłumaczenia. To wytłumaczenie, które ja Wam tu piszę, jest po to dla Was, żebyście to zrozumieli. Natomiast tak naprawdę logarytm przy podstawie 1/4 z czwórki od razu mówimy minus 1, że jest. Ten drugi logarytm 1/2, ten trzeci minus 6 i ten czwarty 0. Teraz rozwiążemy zadanie numer 2. Zadanie numer 2 składa się z dwóch podpunktów. Polecenie też jest oblicz, no bo my się na razie uczymy tych logarytmów. I ja na razie je przepiszę. Czyli podpunkt A. Logarytm przy podstawie pierwiastka z 5 z liczby 5. I podpunkt B. Logarytm, tutaj zauważ, nie ma podstawy. Logarytm z takiej liczby pierwiastek trzeciego stopnia z 10. Dlaczego ja tutaj zrobiłam z tego kolejne zadanie? Dlatego, że w poprzednim zadaniu, zadaniu numer 1, praktycznie nie było podanych w treści pierwiastków. Ja dlatego zrobiłam, skontrolowałam kolejne zadanie z pierwiastkami. Tu jest pierwiastek, tu jest pierwiastek. No bo młodzież przeważnie nie za bardzo lubi te pierwiastki. A no taka jest prawda, że my na pierwiastkach musimy umieć operować, jeżeli chcemy zdać maturę, jeżeli chcemy skończyć szkołę i uzyskać właśnie świadectwo maturalne. Więc dlatego właśnie to zadanie tak skonstruowałam, żeby było w tym zadaniu tutaj użyte pierwiastki. I tak, pierwszy przykład mamy logarytm przy podstawie pierwiastka z 5 z 5 równa się. I jeżeli wiemy,
Do jakiej potęgi podnieś pierwiastek z 5, żeby wyszło 5, to wynik piszemy od razu. W tym zadaniu numer 2 ja też jeszcze będę tak szybko liczyła logarytmy. Zobaczycie, w następnym zadaniu będę Was czegoś chciała innego też nauczyć. Czyli pierwiastek z 5 do potęgi drugiej, pierwiastek z 5 do potęgi drugiej to jest 5. No wytłumaczę, zapiszę. Bo pierwiastek z 5 do kwadratu, a to wiemy, że stopień drugi pierwiastka skraca się tak jakby z potęgą i zostaje nam sama liczba podpierwiastkowa 5. Pierwiastek z 5 do kwadratu równa się 5. Dlatego ten pierwszy logarytm wynosi 2. Popatrzcie, tutaj był pierwiastek, ale w wyniku w logarytmie już nie ma pierwiastka. Tak się może zdarzyć, więc tutaj nie należy się temu dziwić. Następnie, pierwsza sprawa, nie ma tutaj podstawy. I to już też wspomniałam wcześniej, jak nie ma podstawy, to my sobie ją możemy dopisać. Kto potrzebuje, niech sobie dopisze, ale dopisać tylko dziesiątkę, bo to jest logarytm dziesiętny. Więc myślimy, 10 do jakiej potęgi, żeby wyszedł pierwiastek trzeciego stopnia z 10? No tak się składa, że 10 do potęgi 1/3. I tu uzasadnienie piszemy. 10 do potęgi 1/3 równa się, i przypominam Wam, jak to była ta potęga w wykładniku wymiernym. Żeby wykonać taką potęgę, zapisujemy właśnie pierwiastek i teraz stopień jest taki sam jak mianownik. Czyli tu będzie stopnia trzeciego, zaznaczę, żebyście tutaj widzieli, pierwiastek stopnia trzeciego z liczby 10. No a taka właśnie była liczba logarytmowana. I znowu popatrzcie, w tym podpunkcie B nie było, nie wyszedł nam wynik z pierwiastkiem, chociaż w środku w logarytmie występował pierwiastek. Zadanie numer 3, polecenie, znowu takie samo, oblicz. I przepiszę zadanie numer 3, podpunkt A, logarytm, znowu nie ma podstawy, z takiej liczby pierwiastek czwartego stopnia z 1000 podzielone przez 10. I teraz znowu postępujemy tak jak wcześniej. I jeżeli nie widzimy tutaj podstawy, to możemy oczywiście dopisać dziesiątkę. I teraz, gdybyśmy to zadanie chcieli w ten sposób zrobić, jak poprzednie dwa, czyli myślę sobie w głowie, 10, do jakiej potęgi ja tą dziesiątkę podniosę, żeby mi wyszedł pierwiastek czwartego stopnia z 1000 nad 10. Oczywiście, że na pewno są wśród Was takie osoby, które pomyślą chwilkę, pomyślą, od razu wynik podadzą. No ale też znajdą się wśród Was osoby, szczególnie takie, które, dla których temat logarytmy to jest po prostu temat nie do zrozumienia, które nie będą wiedziały od razu. I macie prawo też od razu nie wiedzieć. Po to jest definicja. Jeżeli sobie nie umiemy w głowie od razu poradzić z przykładami i kiedy szczególnie stosujemy to, tą metodę, którą teraz Wam podam dzisiaj, tą metodę stosujemy wtedy, kiedy jest za trudna liczba logarytmowana, czy też za trudna podstawa. Taką postać ma bardziej skomplikowaną. I teraz załóżmy, że nie umiemy tego policzyć, prawda? Nie wiemy, ile to wynosi. No więc piszemy tak jak w definicji. W definicji, pamiętacie, było logarytm przy podstawie a z b równa się c. A ja tutaj napiszę x, żeby nam to było, tak bardziej kojarzyło się z równaniem. Więc napiszemy równa się x. I zgodnie z definicją pisaliśmy wtedy i tylko wtedy w definicji, gdy. I teraz uwaga, popatrz. 10 do potęgi x równa się, takie kółko rysowałam, to do tego równa się to. Czyli równa się pierwiastek czwartego stopnia z 1000 podzielony przez 10. I teraz co? I teraz mamy do rozwiązania równanko, w którym już nie ma logarytmu. Więc tak naprawdę pozbyliśmy się logarytmu, ale za to przeszliśmy na potęgi. Musimy takie równanie rozwiązać. To równanie nazywa się tak, bardziej profesjonalna nazwa, jest równanie wykładnicze, ale my potraktujemy to, jakby to było tak jak wyrażenie zawierające potęgi. Będziemy chcieli mieć takie same podstawy. Oczywiście to nazywa się, tak jak powiedziałam, równanie wykładnicze, czyli tak naprawdę uczę Cię teraz rozwiązywać równań wykładniczych. W przypadku takich prostych równań wykładniczych
podstawową metodą jest doprowadzenie do wspólnej podstawy. No myślę, że nie zdziwisz się, że wspólną podstawą tutaj wszędzie będzie dziesiątka, więc 10 do potęgi x przepiszemy, no bo to jest właśnie potęga, która ma podstawę 10. Natomiast zarówno licznik, jak i mianownik też będziemy chcieli zastąpić dziesiątką. Więc tak, pierwiastek czwartego stopnia na razie przepiszemy, żeby nie wszystko naraz. I teraz tu mamy 1000. 1000 to myślę, że wiesz, że jest to 10 do potęgi trzeciej, ponieważ są 3 zera, dlatego mamy tutaj potęgę trzecią. A na dole mamy 10 przepisane. No to dalej, co robimy? Przepisujemy, traktujemy to jako równanko, więc jedno pod drugim piszemy. I teraz, no potrzeba nam oczywiście troszkę znacie na potęgach, no bo teraz musimy to zapisać w postaci 10 do potęgi. I teraz uwaga, znowu lekcja potęgi o układniku wymiernym, czyli do potęgi 3 nad 4, czyli do potęgi 3 czwarte. Pamiętajcie, żebyście napisali to w wykładniku, żeby mi ktoś nie napisał tego 10 całych i 3 czwarte obok tego, bo by to by nauczyciel czy egzaminator na maturze by na to popatrzył, że to jest 10 całych i 3 czwarte. To musi być napisane u góry, widzicie jak ja napisałam w wykładniku w indeksie górnym. Dobrze, a na dole mamy 10, oczywiście w domyśle do potęgi pierwszej, bo jak nie ma potęgi, to znaczy, już to tłumaczyłam, jest potęga pierwsza. No to co robimy dalej? 10 do potęgi x równa się. I teraz popatrzmy tutaj, co robimy dalej. Jest dzielenie, czyli jak to w dzieleniu bywa, wykładniki są, będziemy odejmować, ponieważ podstawy są takie same. Czyli 3 czwarte odjąć 1. 3 czwarte odjąć 1 to jest minus 1 czwarta. I teraz już widzicie, że podstawy mamy takie same, to żeby ta lewa strona równała się prawej stronie, no to wykładniki też muszą być takie same. Czyli po prostu przepisujemy x równa się minus 1 czwarta. Jaki z tego wniosek? No wniosek jest taki, że logarytm, który był podany w ćwiczeniu, ja go tutaj przepiszę, ten logarytm, po prostu wynosi minus 1 czwarta. Gorzej było na to wpaść. Oczywiście, że było gorzej, dlatego że był tutaj pierwiastek. Takie przykłady, w których występuje pierwiastek, no na pewno są troszkę trudniejsze do zrozumienia. No to spróbujmy teraz zrobić podpunkt B. Może tu mam troszkę miejsca. Oddzielę logarytm przy podstawie 0,2 z liczby 625. To się równa. Na pierwszy rzut oka myślimy sobie, że też no trudno jest wymyśleć 0,2, do której to potęgi podnieść, żeby wyszło 625. Jeżeli ty to wiesz, to super, cieszę się z tego, jeżeli od razu znasz wynik, ale jeżeli nie znasz wyniku, to posłuchaj, co mam do powiedzenia. Robimy tak samo jak tutaj, czyli piszemy równa się x. Możemy pisać symbol wtedy i tylko wtedy będzie to tak ładniej zapisane matematycznie, gdy 0,2 do potęgi x równa się 625. No to teraz już będę pisała pod spodem, żeby było przejrzyście. 0,2 to oczywiście są 0,2, a 0,2 po skróceniu to jest 1/5. Zapiszę w ułamku zwykłym, no bo często ułamki dziesięte zastępujemy ułamkami zwykłymi. A popatrz teraz dobrze, jak ja zrobiłam ułamek zwykły. O, to już widzę, że tu mam coś z piątką, a to pewnie tutaj też będę chciała mieć piątkę. I zrobię analogicznie jak tutaj. Tutaj doprowadzałam do dziesiątki, a tu będę doprowadzała do piątki. Czyli 1/5 to jest 5 do minus pierwszej, bo mówiłam z tym odwracaniem, do potęgi x równa się. A 625 to jest 5 do której? No liczymy. 5 razy 5, 25 razy 5, 125 razy 5, 625, czyli użyłam czterech palców. Czyli mamy 5 do potęgi czwartej. I teraz wykonamy to działanie. Tu się oczywiście wykładniki mnoży. I znowu, podstawy takie same, no to żeby lewa strona równała się z prawą stroną, wykładniki muszą być też takie same. Czyli przepisałam minus x równa się 4. Jak pomnożę czy podzielę obustronnie przez minus 1, wychodzi mi, że x równa się minus 4. Jaki z tego wniosek? No taki, że policzyliśmy ten logarytm. Czyli mogę napisać pod spodem logarytm przy
stawię 0,2 z liczby 625 równa się minus 4. I znowu, kto od razu o tym wie? Super. Kto nie wie, niech posłucha. No to jeszcze nam został podpunkt C. I podpunkt C jest z kolei taki. Logarytm przy podstawie 1/9 z liczby 3 pierwiastki z 3. No, trudne, na pewno trudne, dlatego że są pierwiastki, a z tym jest zawsze problem. Robimy tak samo, równa się x i wtedy i tylko wtedy, gdy znowu 1/9, czyli ta podstawa, muszę zrobić nawias, no bo do potęgi x, równa się 3 pierwiastki z 3. I teraz pod spodem będę znowu tutaj rozwiązywała. Popatrz sobie dobrze teraz. 1/9 i 3 pierwiastki z 3. Jaką podstawę mają wspólną? Myślę, że wiesz, trójka. Więc chcemy 1/9 zapisać za pomocą trójki. No to na pewno wiemy, że 9 to jest 3/2. Tak? 9 to jest 3/2. Ale że jest 1/9, czyli że jest to odwrócenie, tak? Bo 3/2 to jest 9, a ja chcę odwrotność tego, czyli dlatego w wykładniku będzie minus. 3 - -2 to jest 1/9 i to jeszcze do potęgi x. To się równa. No i tak samo tu robimy. No 3, to przepiszę sobie 3. Natomiast pierwiastka już nie chcę. Ja chcę zamiast pierwiastka napisać potęga o podstawie 3. Czyli muszę tutaj w domyśle jest razy zapisać 3 do potęgi 1/2. Bo pierwiastek stopnia drugiego zamieniamy na potęgę o wykładniku 1/2. Czyli mamy 3 do potęgi 1/2. No to wykonujemy działania. 3, tutaj wykładniki mnożymy, czyli mamy do potęgi minus 2x równa się 3. I tutaj też czasem młodzież popełnia błąd, ponieważ piszą na przykład 1/2 teraz. A tutaj niestety, tu jest w domyśle 1, wykładniki trzeba dodać, czyli będzie 1 cała i 1/2, prawda? 1 cała, 1/2, bo te wykładniki dodajemy. No i podobnie jak wcześniej, podstawy takie same, no to porównujemy same wykładniki, żeby nam się równość zgadzała. No, żeby nam było wygodniej podzielić przez 2, myślę, że będzie łatwiej nam zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli 1 razy 2 to jest 2, dodać 1, czyli to jest 3/2. Myślę, że to będzie nam łatwiej tutaj. I teraz dzielimy sobie przez minus 2 i otrzymujemy minus 3/4. Ponieważ dzielimy przez 2, czyli tak jakby mnożymy przez 1/2, oczywiście tutaj mamy wynik na minusie. No i jaki z tego wniosek? No znowu wniosek taki, że ten logarytm przy podstawie 1/9 z liczby 3 pierwiastki z 3 to jest minus 3/4. No trudno byłoby tak od razu wpaść w głowie. Ten wynik to jest minus 3/4, dlatego używamy definicji, która jest tematem w zasadzie dzisiejszej lekcji. Definicja logarytmu. Zadanie numer 4. Polecenie. Oblicz wartość wyrażenia. W zadaniach maturalnych bardzo często występują logarytmy i są one formułowane w taki sposób właśnie, żeby obliczyć jakąś tam wartość wyrażenia, gdzie jest uwikłany w niej logarytm. I tu mamy taki przykład, dosyć trudny w zapisie. Wyrażenie w równa się logarytm przy podstawie pierwiastek trzeciego stopnia z 6 z takiej liczby 36 pierwiastków z 6 i to wszystko do potęgi 5. Oczywiście, żeby to obliczyć, będziemy używać definicji, dlatego że no, od razu w głowie podać, jaki to jest wynik, bardzo ciężko. Robimy tak jak wcześniej przy użyciu definicji. Równa się x wtedy i tylko wtedy, gdy pierwiastek trzeciego stopnia z 6 do potęgi x równa się i to całe przepisujemy. Czyli ta linijka to jest nic innego jak zapisanie definicji. No i teraz patrzymy, znowu zasada, tak się rozwiązuje równania wykładnicze, te proste. Doprowadzamy do wspólnej podstawy, czyli widzimy tutaj 6, 36, 6, co prawda z pierwiastkami, ale to się nie przejmujemy. Podstawą będzie 6, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 6 to jest 6 do potęgi 1/3 z
tymi pierwiastkami no, młodzież zazwyczaj ma problemy. Więc musisz sobie zapamiętać, że pierwiastek zastępujemy potęgą 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, w zależności jaki stopień, prawda? Czyli jest stopień 3, więc jest 1/3. Równa się. Otwieramy nawias. 36 to jest 6/2. Tutaj nie ma wielkich kombinacji. Razy, w domyśle to jest oczywiście mnożenie, dlatego napisałam. I tu mamy pierwiastek którego stopnia? No drugiego. A skoro drugiego, to będzie 6/1/2. No i wykonujemy działania. Tutaj wykonamy sobie działanie, mnożymy, czyli 1/3 razy x to jest 1/3 x. Równa się. Tutaj no nie damy naraz od razu dwa działania wykonać, bo by było za trudno. Robimy spokojnie. Najpierw mnożenie, czyli wykładniki będziemy dodawać, czyli 2 dodać 1/2 to jest 2 całe i 1/2 w nawiasie do potęgi 5. No to teraz to przepisujemy. Czyli 6/1/3 x równa się. No i teraz będziemy chcieli to pomnożyć, czyli przepisujemy 6 i teraz sobie to mnożymy. No najprościej, bo 2,5 razy 5, różne są metody, najprościej zrobić. 2 razy 5 to 10 i 0,5 razy 5 to 2,5. Czyli 10 i 2,5 to jest 12,5, prawda? Tak można zrobić, można oczywiście też innymi sposobami. I znowu mamy takie same podstawy, czyli wykładniki muszą również być takie same. Czyli 1/3 x równa się 12,1/2. Żeby to równanko dalej rozwiązać, no to chcemy tutaj ułamek niewłaściwy. Czyli przepisujemy 1/3 x równa się i zamieniamy na ułamek niewłaściwy. 12 razy 2, 24 plus 1, 25 drugich mamy. I teraz, żeby tego się pozbyć, co stoi przed x, to albo dzielimy przez 1/3, ale ja często też chcę, żebyś umiał pozbywać się mianownika poprzez pomnożenie przez niego obustronne. Czyli 1/3 razy 3 dać 1. Czyli uczymy się razy 3 i dostaniemy x równa się. No i teraz 25 drugich razy 3, to mnożymy 25 razy 3, mamy 75 drugich tutaj. No i wynik taki możemy w zupełności zostawić. Jeżeli Ci ten wynik na przykład nie satysfakcjonuje, to oczywiście można by było wyciągnąć całości. Ale nawet w arkuszach maturalnych, tutaj dodam, że często jest tak, że są odpowiedzi A, B, C, D i w odpowiedziach niekoniecznie są wyciągnięte całości. Są takie wyniki jak tutaj na przykład 75 drugich, więc od czasu do czasu też tak będziemy zostawiać. Czyli ostatecznie wartość tego wyrażenia W to jest to nasze 75 drugich i rozwiązane zadanie. Zadanie numer 5 jest to ostatnie zadanie, które przygotowałam dla Ciebie na dzisiejszej lekcji. I polecenie tego zadania jest oblicz. Przepiszę, najpierw podpunkt A może przepiszę. Myślę, że możecie zastanawiać to, wydawać Ci się trudne, że jest logarytm i w środku jest jeszcze jeden logarytm. No, na wygląd nie jest za ciekawie. Logarytm przy podstawie 2 z logarytmu przy podstawie 5 z pierwiastka 4 stopnia z 5. Ten przykład tak na wygląd troszkę straszy. Logarytm w logarytmie i myślimy sobie, o jakie trudne, chyba nie dam rady tego zrobić, bo za trudne na wygląd. Ale tak naprawdę, jak się zastanowimy głębiej, to wiemy, że w matematyce, jak wykonujemy działania, na przykład w nawiasach, to najpierw wykonujemy nawiasy te malutkie, najmniejsze. Tak samo jest tutaj. Najpierw obliczymy ten logarytm, ten w środku. A taki jest logarytm w środku. Mogłabym napisać od razu taki nawias, ale nie musiałam, dlatego teraz tak tutaj Ci napisałam, żebyś wiedział, który logarytm robimy najpierw. Otóż ten logarytm przepisujemy, ten zewnętrzny logarytm, a ten jest wewnętrzny. Ten zewnętrzny przepisałam, a ten wewnętrzny, popatrz sobie taką klamerkę, myślimy sobie w głowie, bo to nie będzie trudne. 5 do jakiej potęgi podnieść, żeby wyszedł pierwiastek 4 stopnia z 5? Mówiłam już kilkakrotnie, będzie to potęga 1/4. Bo tak mówiłam, że pierwiastki przechodzą w taką potęgę o wykładniku wymiernym. Czyli to będzie 1/4. Ja zapiszę ten wynik w klamerce 1/4, a teraz po znaku równa się napiszę logarytm przy podstawie 2 z 1/4. I to się równa.
I znowu, a może nam się uda od razu, nie będziemy musieli rozpisywać z tym x-em z definicji, może od razu wymyślimy. 2 do jakiej potęgi, żeby wyszła 1/4? No po pierwsze trzeba odwrócić tą dwójkę, czyli musi być minus. A po drugie, do jakiej potęgi, żeby 4 wynosiło? No 2, czyli wynik będzie, że logarytm przy podstawie 2 z 1/4 to po prostu jest minus 2. Trudne? No na wygląd tak, ale w rzeczywistości nie bardzo. Podpunkt B. Logarytm przy podstawie pierwiastka z 6 z logarytmu przy podstawie pierwiastek z 3 z 27. No jeszcze nam się może wydawać trudniejsze, no bo jeszcze do tych logarytmów doszły pierwiastki. Ale tak naprawdę my tymi pierwiastkami się nie przejmujemy, bo myśmy sobie już radzili z tymi pierwiastkami. To się równa. I znowu robimy tak jak wcześniej. Robię teraz logarytm wewnętrzny, czyli robię taką klamerkę, żebyś tutaj lepiej zobaczył i myślimy. Pierwiastek z 3 do której potęgi podnieść, żeby wyszło 27? Może to będzie trochę trudne dla Ciebie, może nie. Dla niektórych myślę, że nie. Pierwiastek z 3 myślimy sobie, do której podnieść potęgi, żeby nie było pierwiastka? No do drugiej. No to wtedy mamy samą trójkę. A do której jeszcze podnieść, żeby wyszło 27? No do drugiej i do trzeciej. Czyli to trzeba pomnożyć, czyli 2 razy 3 to jest 6. Czyli część z Was może zrozumieć to. Jeżeli ktoś z Was nie rozumie, dlaczego tam jest 6, to proszę sobie na boku pod spodem przepisać ten logarytm właśnie przy podstawie pierwiastka z 3 z 27 i napisać sobie równa się x. I z definicji, którą Wam dzisiaj właśnie tłumaczę, pierwiastek z 3 do potęgi x równa się 27 i teraz ustalamy wspólną podstawę 3. Czyli tu będzie 3 do potęgi 1/2 i to w nawiasie do potęgi x równa się 3 do potęgi trzeciej. No to teraz pozbywamy się nawiasu, czyli 3 do potęgi 1/2 x równa się 3 do trzeciej. Teraz opuszczamy podstawy, piszemy 1/2 x równa się 3. Mnożymy obustronnie razy 2, żeby tej dwójki tu nie było, żeby wszedł sam x i dostajemy x równa się 6. Więc właśnie tutaj ta szósteczka wyszła mi z tego. Jeżeli ktoś to rozumie, to na to nie musi zwracać uwagi, bo szybko w głowie liczy logarytmy. Są takie osoby, które bardzo szybko liczą, ale są takie osoby, które muszą rozpisać. Więc dla tych, które muszą rozpisać, to proponuję, a dla tych, którzy są bardziej po prostu biegli w tych logarytmach, możecie od razu napisać 6. I co w związku z tym mamy? Mamy ten logarytm zewnętrzny przy podstawie pierwiastka z 6, tak? Z liczby 6. I to się równa. I to może już szybko zrobimy, prawda? Pierwiastek 6 do której potęgi podnieść, żeby się skasował ten pierwiastek? No do potęgi drugiej, prawda? I żeby powstała sama szóstka. Znowu tutaj wytłumaczenie, gdyby ktoś nie wiedział. Bo pierwiastek z 6 do potęgi drugiej, pierwiastek z potęgą się kasuje i powstaje sama liczba 6. Czyli w podpunkcie B wyszedł nam wynik 2, w podpunkcie A wyszedł nam wynik minus 2. Te ćwiczenia, które dla Was przygotowałam, dla Ciebie przygotowałam na tej lekcji, myślę, że pozwoliły Ci zrozumieć definicję logarytmu. Na następnej lekcji będą własności działań na logarytmach, ale tutaj, żeby przejść dalej, pogłębiać wiedzę z logarytmów, szukać zastosowań logarytmów, trzeba najpierw doskonale zrozumieć definicję i ją stosować. W prostych przykładach tak z głowy, ale w tych trudniejszych trzeba sobie rozpisywać. Dziękuję bardzo. Oglądaj kolejną lekcję.